A to jeszcze ten dom stoi. Jeszcze tutaj. Tu we wsi, tak. I oni strzelcy właśnie, on nie był wykończony, to oni no własnym sumptem musi tam, może tam parę złotych jakie mieli od państwa, bo składkę jakoś tam robili między sobą i tak dalej. Na bębnie tak zwanym, psa, cielaka, pamiętam dwie skóry z cielaków, bez żadnej wyprawy, bez niczego, surowe skóry, to we własnym zakresie zrobiliśmy taki bębny. Muzykanci zawsze kobiety siadali, stare babki, tam jeszcze i dziadki i ciebie tak w kąt ten wsadzą, mało tego, były te kołeczka, było kontro. Ty kontro, jak zaczną tańczyć, to jeszcze jak cztery pary, to dobrze, ale jak pójdzie osiem par, mieszkanie nieduże, to wszystko w koło odstawi. No a muzykant, później to już na stół sadzali muzykanta, już muzykant był wyżej, już mu nikt przynajmniej nie przeszkadzał. A początkowo to nie było takiej wygody. W kącie tam musiał siedzieć i tam grać jeszcze te tak ścisnął, że jeszcze ręką za dużo nie będziesz mógł. Nie mógł wyciągać. Było więcej kogo wziąć, musiałem się zadowolić skrzypka. I dopiero kupiłem swemu bratu, kupiłem trąbkę. Poprukał tego. Gdzie tam, to nic nie warta trąbka, to było popsute i tak dalej. Wychodzi, proszę państwa, przepraszamy bardzo, ale my zaczynamy grać Dzień Dobrego. I było dwa rodzaje grania Dzień Dobrego. Na talerz, względnie do kieszeni. Do kieszeni to było, gdy się całe towarzystwo z powrotem szło na salę tańców, gdzie całą noc bawili, tam idą i tam już wtedy do kieszeni kładli. Ale jak najpierw było do kieszeni czy na talerz? Nie, na talerz. No bo starsi nie poszli tam, bo to było tak zwane tańczone Dzień Dobry, albo za stołami. Za stołami, no i za stołami. Muzykant stawi talerz. Jego kumpel tam jakiś rzuca dużo banknot, 100 zł, czy nie tam. No zachęcanie, tak. Orkiestra w pierwszym rzędzie dla państwa młodych. Dzień dobry państwu młodym. Lat 7. No i jeszcze inna rzecz. Niestety pełnej podstawowej nie było. W Dziadkowicach było 5 klas, tylko ja te 5 klas skończyłem i na tym moja się skończyła edukacja, niestety. Tutaj jest ten Gieniek. Ten Gieniek na trąbce grał z nami chyba, ja wiem, z 15 lat też. On pochodził sam gdzieś tam od Ciechanowca, a tutaj ożenił się
Szczecelach. Szczecel przejechał do Makar, tu kupił kawałek jakiegoś tam mająteczku i tu się osiedlił.